Witam wszystkich. W samochodzie Volkswagen T3 pokażę, jak zdemontować zbiornik paliwa bezkolizyjnie. Jak ktoś chce wymienić bądź, no nie wiem, naprawić, to raczej nie, bardziej wchodzi w rachubę tutaj, myślę, wymiana. Także tak, podstawową czynnością to jest spuszczenie ze zbiornika paliwa, ponieważ zbiornik przy demontażu musi być no opróżniony, praktycznie najlepiej by było do zera, ale do zera jest to nierealne, dlatego spuszczamy tyle paliwa, ile damy radę, że tak powiem, zrobić. Całość prac musimy wykonać albo na podnośniku, bądź na kanale, bądź ostatecznie na takich tutaj podjazdach, dlatego że musi być bezwzględnie jakieś tutaj miejsce pod samochodem do tego, żeby tą wymianę dokonać. I tak, jeżeli chodzi o spuszczenie paliwa, to najniższym punktem w zbiorniku są tutaj te odpływy. Po jednej stronie samochodu, po lewej, identyczny jest po prawej, tak jak widać. Ja to mam tutaj rozpięte. Także żeby spuścić tutaj jakiekolwiek paliwo, to wiadomo, musimy podłożyć bańkę, rozpiąć tutaj na tym wężyku, obejmę, zdjąć i czekać, aż to paliwo nam zejdzie. Jeżeli znamy jakąś inną metodę, jakąś pompkę, coś, to jak najbardziej możemy to pompką wypompować, ale mówię, podstawa to jest wypompowanie paliwa. Miejsce musimy mieć dlatego, ponieważ, no mówię, sam ten zbiornik po pierwsze trzeba zdemontować, czyli musimy mieć tutaj jakieś pole manewru, ale po drugie te obejmy, które tutaj są, te, które widać, jedna i druga, identyczna, no muszą mieć miejsce, żeby nam się dać zdemontować tutaj z tych zaczepów. Z tamtej strony jest to na przykręcone na śrubkę kluczyk 13, a z drugiej strony mamy zaczepy, ale żeby z tych zaczepów tą obejmę uwolnić, musimy ją dosyć mocno spuścić, ale jeszcze na tym etapie tej obejmy nie ruszamy. Podstawa, mówię, spuścić paliwo i odłączyć po spuszczeniu te dwa wężyki z lewej i z prawej strony. Następna sprawa to jest, trzeba porozpinać wężyki paliwowe, które tutaj pomiędzy kołem a nad kolem się znajdują, tam w głębi widać. Są to wężyki po lewej stronie, mamy takie dwa wężyki, o tutaj je widać, które są odpowietrznikiem dla zbiornika. Jeden i drugi. Te oba węże są przyczepione takimi później gumowymi wężami tutaj do zbiornika odpowietrzającego. Tak jak widać, ten do tego, ten do tego. Ja tutaj mam w tej chwili to celowo zdemontowane. Ten wężyk to jest powrót niejako z tego zbiornika z powrotem w kierunku tam podłogi oparów ewentualnych. Także tego nie musimy ruszać. On jest luźno, swobodnie tutaj wpięty i on jest jakby przytwierdzony do tego tutaj zbiornika. Wypinamy. W zasadzie moglibyśmy wypiąć, jeżeli chodzi o te dwa węże, to jeden wąż, dlatego że tylko jeden wąż będziemy ściągać ze zbiornikiem, ale dla pewności możemy sobie już od razu wypiąć dwa, także nic tu się nie stanie, jak ten nawet jeden po wypięciu nam po prostu tu zostanie. I teraz tak, będąc już od razu po tej stronie samochodu, ja nie jestem w stanie wprawdzie tego pokazać, ale zaraz pokażę to na drugim zbiorniku, ale tutaj ten wężyk, kontynuując rękę tam jak włożymy, to musimy uwolnić, wyciągnąć cały ten zaczep wężyka ze zbiornika. On jest na gumowym takim łączu, także jak pociągniemy do góry delikatnie, to nam się to uwolni. Ja pokażę później, jak to wygląda już na zewnątrz. Ale z tej strony, mówię, wypinamy te dwa węże i później, wkładając rękę, wyciągamy do góry cały... to jest dokładnie odpowietrznik. Połączony jest to odpowietrznik, a zarazem przelew pomiędzy prawą a lewą częścią zbiornika, ponieważ on jest tak troszeczkę wyprofilowany, że jest potrzebny ten przelew. Z prawej strony, czyli tutaj, gdzie jest wlew paliwa, poluzowujemy tutaj tą opaskę, która trzyma nam de facto wlew. Tak to wygląda, ten wlew. I ten wlew tam w zbiorniku jest tylko i wyłącznie wepchnięty, także nie jest on w żaden sposób jakoś tam przykręcony, tylko musimy po prostu z obejmy gumowej, tak jak widać tam w głębi na zbiorniku, wyciągamy go do siebie i on się całkowicie uwolni. Do wlewu, tutaj jak widać w tym miejscu, jest przymocowany drugi wąż, jest to odpowietrznik zbiornika. Tak to wygląda. To, ta część, którą tutaj widać, wchodzi tutaj, w tą część wlewu paliwa, a to na końcu wchodzi już bezpośrednio do zbiornika. I to musimy również, wkładając tam rękę, zdemontować. Czyli taką końcówkę wyciągamy tam ze zbiornika, ona jest w gumę taką włożoną, tak samo jak tutaj ten wlew główny od góry.
I identyczna taka druga końcówka to jest przelew, o którym mówiłem już będąc z lewej strony samochodem, to jest tutaj ten wąż. Też musimy pociągnąć go do góry, ponieważ on musi nam zostać niejako przy nadwoziu. Jego nie ściągamy razem ze zbiornikiem. Tu tak samo, poluzowujemy tutaj te dwa przewody, które są do zbiornika odparowującego, ewentualnie tam odpowietrzającego zbiornik tutaj. Obydwa usuńmy, chociaż docelowo zejdzie nam tylko i wyłącznie ze zbiornikiem jeden wężyk. W tym przypadku jest to ten tutaj po lewej stronie. Ten zostanie, ta cała rurka odpowietrzająca, włącznie z tą rurką taką łączącą dwie strony zbiornika, zostanie nam przy nadwoziu i ją musimy dosłownie zostawić. Jeżeli jej tutaj nie wypniemy z tego zbiornika, no to suma summarum to nam się to wypnie. Owszem, ze zbiornikiem nam to, że tak powiem, zleci, ale to będzie błąd i możemy tam sobie narobić szkód, ponieważ to może się nam przerwać i zrobimy sobie dodatkowych kosztów. Także nie polecam tego robić tak, jak mówię. Wkładając tutaj rękę, musimy zdemontować z tych obojeń gumowych. Czyli jeżeli pozbędziemy się tych węży, które tutaj wspomniałem, od lewej i od prawej strony, możemy następnie przejść do demontażu już w zbiornikach. Tak jak wspominałem, tu jest jedna śrubka 13, tam jest druga śrubka 13, obejmy, ściągamy. Zbiornik mamy praktycznie rzecz biorąc luźny i swobodny. Wiadomo, będąc w kanale jest to dużo wygodniejsza sytuacja, przytrzymujemy go sobie i opuszczamy w dół. Opuszczając w dół, zbiornik no już jest poluzowany na wszelkich tych przewodach, ale jeszcze jedna rzecz, która trzyma zbiornik, to jest od góry, jak już będziemy mieli go opuszczonego, on da nam się opuścić, to nie jest tak na styk. Od góry będziemy mieli wtyczkę czujnika poziomu paliwa, ją wypinamy i wówczas zbiornik jest całkowicie wolny, możemy go wyciągnąć na zewnątrz samochodu. Po wyciągnięciu na zewnątrz samochodu zbiornik wygląda w ten sposób. Tak dosłownie jak teraz widzimy, ja tutaj stoję od strony jakby czoła samochodu. Czyli to jest z tej strony, to jest prawa strona samochodu normalnie i tutaj jest lewa strona samochodu. Tak to wygląda. To są te końcówki, które mówiłem pod samochodem, że za pomocą tych tutaj spływów ewentualnie spuszczamy paliwo. Jedna i tam druga. To są te. To co powiedziałem, że od lewego nadkola, pomiędzy kołem a nadkolem uwalniamy ze zbiornika, to jest tutaj ten wąż, tak jak widać. To jest taki wąż przelewowy pomiędzy dwoma częściami zbiornika, tak jak widać. I jego musimy, zanim zbiornik, powtarzam, zdemontujemy, jego musimy wypiąć ze zbiornika. Ja teraz mam jedną rękę, może tak nie jest to do końca, bo zbiornik jest luźny, ale on da się wypiąć do góry. Czyli to szarpiąc do góry, to nam się wypnie ze zbiornika. To jest ten zbiornik. Przepraszam, nie zbiornik, tylko to jest ta rurka odpowietrzająca zbiornik i to jest to, co mówiłem, żebyśmy odłączyli od zbiorniczka, też w okolicach nadkola. To jest to. I to musimy odłączyć, ponieważ to akurat, ta rurka wychodzi, tak jak widać, razem ze zbiornikiem. Z dwóch stron identyczne są te rurki. Także z tej strony. Z tej strony, tutaj gdzie mamy wlew paliwa, no to nie dość, że mamy wlew, tak jak powiedziałem, to jeszcze dochodzi do tego to jest odpowietrzenie wlewu, wyciągamy to do góry, czyli z prawej strony samochodu mamy dwie rurki do wyciągnięcia do góry. Jedna to jest odpowietrzenie wlewu, ta, która idzie łącznie z wlewem, można powiedzieć, a druga to jest ten element przelewowy, którego również musimy wypiąć. Dlaczego mówię, że to ogólnie rzecz biorąc musimy wypiąć i nie możemy tego ściągnąć razem ze zbiornikiem? Dlatego, że ten element, dokładnie to, jest bardzo charakterystycznie zamontowane pod samochodem i nie jesteśmy w stanie zainstalować zbiornika ze zamontowaną tą rurką na stałe. Nie jest to po prostu możliwe, dlatego że instalacja samochodowa, czyli rury, przewody, które idą z cieczą chłodzącą, idą tutaj dokładnie pod tą rurką, w ten sposób. Tutaj idzie również linka hamulca ręcznego. Tu już w tym miejscu idzie bodajże przewód sprzęgła hydraulicznego. Także pod tym musi się znaleźć kilka, że tak powiem, przewodów, dlatego musi być to zamontowane już przy nadwoziu. Kolejną sprawą jest to, że w tym miejscu dokładnie ta rurka jest przymocowana do nadwozia taką obejmą. Także jest niemożliwe po prostu, że jak my będziemy chcieli zakładać to razem ze zbiornikiem, później zamontować tę rurkę. No po prostu tak trzeba to zrobić, jak ja tutaj opowiadam. Następną sprawą jest, tak jak widzimy, że ta rurka jest charakterystycznie wyprofilowana. Tak jak widać, ona tu ma łuk, a tu ma takie szybsze, agresywniejsze ścięcie i tak dosłownie ona ma być zamontowana do samochodu, czyli jakbyśmy stanęli
od tyłu samochodu, teraz widzimy stronę prawą samochodu, stronę lewą, to tak to musi wyglądać. Czyli tutaj idą węże chłodnicze i węże do nagrzewnicy. Tutaj idzie też hamulec, linka hamulca ręcznego, ale już tutaj idzie linka od hydrauliki, od sprzęgła. Tak to ma być wyprofilowane. Praktycznie rzecz biorąc, to idzie przy samym nadwoziu nam. To ten element, można powiedzieć, że idzie przy nadwoziu samochodu. Tutaj jest w jednym miejscu obejmą ściśnięty. No i mówię, tak jak tam rozpinaliśmy zbiornik już pod samochodem, to tutaj mamy kostkę. Wypinamy ją elektryczną, to jest czujnik poziomu paliwa. Jeżeli będziemy chcieli, na pewno będziemy chcieli, bo skoro wymieniamy zbiornik, to również będziemy musieli zdemontować czujnik poziomu paliwa. Delikatnie, jakimiś szczypcami takimi większymi tutaj wkładamy i odkręcamy tak jak zgodnie, tak jak śrubę identycznie, robimy takie kawałek obrotu około 2 cm i ten czujnik daje nam się wyciągnąć. Pomylić się później, jeżeli chodzi o sam montaż, jest to niemożliwe, dlatego że tak jak widać tutaj, no uszczelka gumowa, wiadomo, tak jak widać, każdy ten ząb jest inaczej wyprofilowany i identyczne te zęby są tutaj na czujniku, dlatego pomyłka jest niemożliwa, ale wstępnie już widać, że ten pływak jest z przodu samochodu. My musimy tylko i wyłącznie tak go... No. O, w ten sposób przekręcamy 2 cm w prawo i to jest zakleszczone, łącznie oczywiście z uszczelką, ja jej teraz nie wsadziłem. Także do wymiany zbiornika to mamy takie czynności. Tutaj widzimy w ogóle zbiornik. Jest to, powiedziałbym, już zamiennik, który no... Zabezpieczenie antykorozyjne ma fatalne, dlatego to płatami odchodzi w zasadzie ta nazwijmy to, no, farba bardzo cienka, także to, no nie wiem. To jest główny problem tych zbiorników, zamienników, także nieraz chyba lepiej mieć w dobrej jakości zbiornik używany, ale oryginalny, niż bawić się w zamienniki, dlatego że to po prostu zabezpieczenie antykorozyjne zamienników jest kiepskie. No, bynajmniej z tego, co ja widziałem, to jest cieniutka warstwa położona tylko i wyłącznie lakieru i za bardzo to się nie sprawdza na dłuższą metę. Tak to wygląda. A zbiornik głównie, jeżeli gnije, jeżeli rdzewieje, to właśnie jest od góry samochodu i w zasadzie tego nie widzimy. Również lubi puścić na, tak jak tutaj widać, rozwarstwiają się kanty na zgrzewach, na ranty i lubi gdzieś sieknąć. To jest akurat zbiornik już wymontowany, który był dziurawy, tam w samochodzie już jest zamontowany sprawny. No i jeżeli chodzi o montaż, no to wszystko to, co powiedziałem, to odwrotnie, czyli to mamy przy samochodzie zostawione, montujemy cały zbiornik, te przewody sobie wkładamy już nad taką tam otwór w podłużnicy, żeby nam wyszedł na zewnątrz, żebyśmy to widzieli. Tutaj wprawdzie tego nie mamy, ale tutaj drugi przychodzi ta rurka, tutaj tak samo. Z tym, że mówię, no to mamy już zainstalowane, także tego nie zakładamy ze zbiornikiem. Ja tutaj mam tylko i wyłącznie dla przykładu, żeby wytłumaczyć, jak to jest zamontowane, ale zbiornik montujemy bez tej tutaj rurki przelewowej. Przelewowej, odpowietrzającej, no to już i to w zasadzie, i to mi tą funkcję ewentualnie jest w stanie ta rurka spełnić, ponieważ jak zatankujemy do pełna, to ta rurka będzie również rurką przelewową. Jeżeli nie będziemy mieli zatankowanego do pełna, no to również ta rurka spełnia funkcję w jakimś tam sensie odpowietrzenia, chociaż tych odpowietrzeń jest na tyle dużo, że tutaj nie powinno być problemu w ogóle z odpowietrzeniem tego zbiornika. Tam raczej nie ma mowy, żeby się gromadziło jakieś ciśnienie. Mówię, to jest dosyć dobrze rozwiązane. Dużo jest odpowietrzników, także z tym nie będzie problemu żadnych. Myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o sam zbiornik. Później mówię, przy montażu tylko i wyłącznie, jak będziemy mieli już to przyczepione do samochodu, no to jedyne, co to wkładamy, znaczy jedyne, no oprócz tych rzeczy montażowych, które wspomniałem, no to tutaj mówię, tu musimy działać niestety na czuja, czyli wkładając rękę tutaj w ten element, zarówno po jednej, jak i drugiej stronie, na czuja po prostu wkładamy do zbiornika, do tej gumowego otworu, te przewody, które są zamontowane na stałe. I to jest wszystko. Nie wyciągamy, klucz do całego sukcesu to jest to, że nie wyciągamy tego zbiornika łącznie z tą rurką. Tą rurkę musimy zdemontować, a reszta już w zasadzie pójdzie nam gładko. To był taki klucz tylko do sukcesu. Dziękuję uprzejmie, wszystkiego dobrego, do następnego razu.